Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte. Wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Dzień drugi. Dlaczego czerwiec przeznaczony jest na nabożeństwo do serca Jezusowego? Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? Jeno, aby był zapalon. Różne są powody, ze względu na które czerwiec przeznaczony został na nabożeństwo do serca Jezusowego. Pierwszy jest taki, że gdy przez cześć oddawaną Przenajdroższemu Sercu Boskiego Zbawcy naszego zamierzamy utorować sobie drogę do tegoż serca i z niego jako ze źródła czerpać wszelkie łaski Boże do zbawienia potrzebne, a tego nie możemy otrzymać inaczej, tylko za pośrednictwem Przenajświętszej Maryi Panny, bo w jej ręce złożył Pan Jezus wszystkie łaski swoje, tak że według nauki świętego Bernarda powszechnie w Kościele Bożym przyjęto, Pan Bóg raz na zawsze postanowił nie udzielać nam żadnej łaski inaczej, jak przez ręce Maryi. Więc na nabożeństwo do serca Jezusowego najstosowniej obrano czerwiec, następujący zaraz po miesiącu Maryi, w którym wedle naszej możności uwielbialiśmy tę naszą Matkę Niebieską i tym niejako przygotowaliśmy się do obecnego nabożeństwa. A i Maryja bardziej skłonna jest, jeśli tak się wyrazić wolno, do wstawienia się za nami. Powtórę. Czerwiec dlatego jeszcze najstosowniejszy jest do czci Najsłodszego Serca Jezusowego, że zawiera w sobie pewne podobieństwo do Niego. W czerwcu słońce ziemskie w całej swojej pełni, ogrzewając ziemię i świat cały swoim ciepłem, staje się jakby obrazem Jezusa, słońca wiekuistego, zstępującego na ziemię, aby dusze ludzkie oświecić według tych słów Zbawiciela. Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? Jeno, aby był zapalon. Jak słońce to ziemskie w czerwcu jest najjaśniejsze, promieniejące już w całym blasku swoim, tak pobożni czciciele serca Jezusowego, obierając na nabożeństwo do Niego czerwiec, chcą przez to dać poznać, iż podczas Jego odprawiania, przez rozważanie tajemnic Najdroższego Serca Jezusowego, najjaśniej poznać je i najgoręcej ukochać powinniśmy, a przez to ściągnąć na duszę najsilniejsze promienie Jego łaski. A jak cała ziemia, rozgrzana ciepłem słońca czerwcowego, już wszystkie swoje płody roślinne w największym przedstawia rozwoju, tak, żeby dusze nasze miłością tą dojrzewały, rozkwitały i najobfitsze owoce wydały pod ciepłem promieni miłości Boga z serca Jezusowego przez odprawiane do Niego nabożeństwa silniej działającego. Trzecim zaś i najgłówniejszym powodem obrania czerwca na szczególne uwielbienie serca Jezusowego było to,
że w Kościele Świętym była już ustanowiona uroczystość Serca Jezusowego w piątek po oktawie Bożego Ciała, a ten dzień przypada zwykle w czerwcu. I był on wskazany przez samego Pana Jezusa, Maryi Alacoque, a zatem wybrany i przeznaczony z góry jako najodpowiedniejszy do tego. I w istocie tak być powinno. W czerwcu, kiedy już wszystkie uroczystości Boskiego Zbawcy naszego ukończone zostały, przedstawia się nam Boskie Serce Jezusa zranione, otwarte, jakby wskazujące nam, że wszystkie te łaski w poprzednich uroczystościach narodzenia, męki, zmartwychwstania Pana Jezusa, zesłania Ducha Świętego, Trójcy Przenajświętszej i ustanowienia Najświętszego Sakramentu z Serca Jezusowego wyszły. Jemu więc cześć i uwielbienie się należy. To nawet pięknie odpowiada historii Serca Jezusowego, które wtedy dopiero, kiedy Pan Jezus dopełnił wszystko, co było potrzebne dla naszego zbawienia i już skonał na krzyżu, serce swoje boskie odsłonił, dając przebić sobie bok Najświętszy. Tak i dzisiaj, po skończonych uroczystościach, odsłania nam to serce swoje jako jedyne źródło i przyczynę wszystkiego dobra, które w ciągu roku od Boga otrzymaliśmy. O, jakże więc gorąco czcić i uwielbiać z największą wdzięcznością to serce Jezusowe powinniśmy. Daj Boże, żebyśmy cały czerwiec obchodzili tym duchem przejęci. Niech nam to Matka Boża wyprosić raczy. Nie tylko na ten miesiąc jeden, ani na rok tylko, ale na całe życie nasze i na wieczność całą. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. Maryjo Przenajświętsza, której niepokalane serce pałało miłością Boga, przechodzącą miłość wszystkich ludzi i aniołów i serafinów samych, wznieć w oziębłych sercach naszych taką do najdroższego Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wdzięczność i miłość, abyśmy, rozpamiętując serca Jego miłość ku ludziom, w miłości tej za przyczyną Twoją wytrwali aż do śmierci i u stóp Twoich w niebie wysławiali ją na wieki. Amen. Prosząc o łaskę pobożnego odprawiania nabożeństwa. Zdrowaś Maryjo. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła ojca Prokopa Kapucyna Najświętsze Serce Pana Jezusa 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.